grę pod jaskinią Syrfów, którą w dzisiejszym odcinku niestety będziemy musieli przejść jeszcze raz, by dostać się do Yanga. Więc zróbmy to. Najwyżej będę wycinał walki, żeby za bardzo was nie przynudzać. Więc tak, żeby nie zapomnieć, nie Rydia, tylko Rosa i Float. Nie mów, tylko użyć na nas wszystkich. Okej, więc możemy sobie śmigać. Bez obawy, że kwasy nas zeżrą cięcie. Dobra, i pomyślmy kolejną partyjkę oponentów i mamy mając KC 5000 expa. Tak sobie. Chociaż i tak, podobnie się tej expy jak... w której, jakiej to my jaskini byliśmy? W zaklętej jaskini wcześniej byliśmy. Dobra, spieszmy się do Yanga. W sumie droga była dość prosta, tylko teraz w dół czy tam w górę. Zasadnicze pytanie, cięcie. No i wkończmy kolejną partię niezwykle irytujących przeciwników, z których już się nigdy nie będę mierzył się z nimi więcej. Och. Magia, Rosa i Esna. Też zarobił aż 3 stany. Żeby nie marnować magii Rosie. W sumie Sasiem też mogę użyć tej Esny. Nie pomyślałem. Kiura na wszystkich. Co to było? Dobrze, już mamy tutaj wszystkie... Ajajaj, flot, dobra, trudno. Aż tak dużo to nie bierze z kolei. No, żabcie, to cięcie. I pokażmy kolejną partię przeciwników i nawet zobaczyłem po raz pierwszy, jak działa GL. Szkoda, że wam tego nie mogłem pokazać, bo wiedziałem, ale... W sumie i tak... Nie wiadomo, ile żeście nie stracili. Dobra, przejdźmy dalej. Mam nadzieję, że poszedłem dobrą drogą teraz. Aha. Więc żebym teraz nie zapomniał Magic Rosa. Float. No, na wszystkich. A więc jednak tamtędy droga. Jednak. No cóż, ale przynajmniej powycinam walki, więc aż tyle czasu mi nie zajmie przejście przez tę jaskinię dolonów. Znaczy w ogóle jaskinię dolonów, czasem jaskinię dolonów. Jaskinię sylfów. Dobra, tam będzie znowu skrawek z kwasem. I znowu ponęci cięcie, wayback attack. No i znów, czy zamieniony w żabę. A, niech to. Dobra. Biedaka Edge'a trzeba odmienić. Tym razem magią Cecilia to zrobimy. Rosa nie marnowała więcej many. Teraz czy ja użyłem floata? Nie wiem. Nie użyłem. A mniejsza z tym. Nie było tego kwasa aż tyle, żeby mi zadał jakieś porządne obrażenia. Natomiast tu jest go trochę więcej, więc tu już można by z floata skorzystać. I tak później używam Preya w czasie walki i to mi praktycznie wychodzi z HP na zero. I mam nadzieję, że chociaż teraz przynajmniej dobrze poszedłem. Tylko czy tu, czy tam, zobaczymy. Nie, tutaj raczej nie. Czyli znów trochę many pójdzie na float. No tak. Wszystkich. A teraz na Cecilu znowu floata nie ma. Właśnie, jak zarzucimy dwa razy float, to float schodzi z postaci. Ciekawe. Ta gra ciągle mnie zaskakuje. Dobra, chyba jesteśmy już we właściwej części i mamy niewłaściwych przeciwników, cięcie. No i znów pograliśmy kolejną partię przeciwników, Marlboro plus drzewko plus jeszcze ten Bad Dreamer. Czy Evil Dreamer w sumie. Zaraz, czy to będzie kwas? Chyba gdzieś na pewno, cięcie. Kolejni przeciwnicy padli. I 10 tysięcy punktów expa. No, trochę tu przyekspimy, nie powiem. No i znowu. To kolejni oponenci, ach. No, trochę zwiałem, no, 360, no, niewłaściwy zestaw mi wpadł. Dobra, chodźmy dalej. Na NWP już nie ma w sumie niebezpiecznego kwasu, więc można się jako tak przejść. Niekiedy mamy patelnię i... Odwiedzimy Yanga. Yang, zaraz ci przyłożymy.
Dobra, gdzie jest? Jest i patelnia. To co, co wy robicie? Co za bezmyślna przemoc? Albo... No i dobra, w każdym razie, pa! Już czas trenować. Pozwól jeszcze trochę pospać. No i Yang się w końcu obudził. A to co, Cecil? Yang! Dzięki Bogu, obudziłeś się. Tak. Gdyby nie Sylfy, nie to, że Sylfy mnie uratowały, nie przeżyłbym. Ach, dziękuję wam. Ach, dzięki tobie te straszne działa zostały zniszczone. Teraz mogę iść z wami. Chyba niekoniecznie. Nie możesz iść teraz. Spójrz na siebie. Wciąż potrzebujesz jeszcze odpoczynku. Nie mogę po prostu spać godzinami, wiedząc, że straszliwy los wisi nad światem. Albo że świat stoi, jaka będzie zagłady. O, lepsze słowo. Nie ma na placu bitwy nie ma miejsca dla rannych. A to kto? Edge, Zeblan. Twój zastępca. Zeblan powiadasz, a więc ninja. Ale muszę iść z wami. Nie, nie. To niemożliwe. Pozwól, że my pójdziemy zamiast ciebie. Huh? Ta mała, znaczy ta młoda to samolerka, czy nie? Więc pozwolę jej przywołać nas, kiedy tylko lecielka potrzeba. Wtedy Yang nie będzie musiał walczyć i będzie mógł dalej odpoczywać tutaj. Dziękuję. No i od teraz Rydia może przywoływać Sylfa. No i fajnie. Zaraz się dowiemy, co już Sylf robi. W takim razie będę dalej odpoczywał. Wybaczcie mi. Mogę wam troszeczkę... W sumie tak osłabiony i tak bym za bardzo wam nie pomógł. Ale proszę, chociaż weźcie to ode mnie. No i dostaliśmy Focus Augment. Tylko Focus Augment? W sumie Yang miał troszkę więcej tych umiejętności. De facto powinniśmy dostać jeszcze Brace i Kick. Że wpadł nam tylko Focus, to trochę słabo. Dlaczego tylko Focus? Dziwna sprawa. Być może trzeba było coś jeszcze dać Yangowi z innych augmentów, żeby mógł nam dać pozostałe, ale dobry fokus nie jest zły. W każdym razie możemy teraz się stąd wydostać. Czy sobie ma magię teleport? Ma. O, to jest fajnie. No w sumie to wszystko, co mieliśmy tutaj do załatwienia. Teraz na dobrą sprawę, moglibyśmy się wrócić na powierzchnię, bo tam jest jeszcze coś nie, coś co moglibyśmy załatwić. Więc wróćmy się. Jeszcze jest parę argumentów, które tak naprawdę moglibyśmy tam zebrać. Więc tak, tu mamy wylot. Więc lecimy znów na powierzchnię. No i teraz przelećmy się może na chwilę do Eblan. Bo w jaskini Eblan jeszcze jest coś, co by się nam mogło przydać. Tak, tylko żeby tam się dostać, no musiałbym wziąć poduszkowiec. Ach, i chyba, że dziwnicy na nas wpadli. Mamy Prudence Strike. No dobra, zobaczmy, coś to takiego nam wpadło. Mocne to raczej nie. Nie wiem, teraz właśnie z tym rozprawimy. Racja Cecilu, o, critical. No to jak najbardziej. Dobra, więc znów nam wpadnie parę expa. 1400 ładniej. Golden Needle i Rosa ma pocieszyć się od tej poza. Atak. Czym atak? Magię Holy. Holy to jest w końcu magia atakująca, którą możemy sobie właśnie przywołać. Tak. Powinna być na samym końcu. Jest. Atakuje świętym światłem, ale ciągnie aż 50, to prawie tyle co Samon. Dobra, będzie nam potrzebny znów poduszkowiec. Niepotrzebnie go stąd zabrałem w sumie, mogłem wcześniej się tym zająć.
Ale tak mi coś się zapomniało o tym, że możemy tutaj zrobić ciekawe algę, który przywołuje potężny atak ogniem. Podobnie jak tsunami, także właśnie ogniem. To będzie taki taka pozostałość po Rubikantę na dobrą sprawę. Dobra, zaraz tu gdzieś opuścimy poduszkę. Dobra. I sami wylądujemy, no i dobra. Wróćmy się na chwilę do jaskini Eblan. Ja teraz nie pamiętam, czy to było na samym jej początku, czy też... I nie. Wiem, że gdzieś było. No to może krótkie cięcie? No, oponenci tutaj. Są już dziwnicy tutaj kiedyś wydawali się być tacy mocni, a aktualnie... Są cięcy, o! Iridia poznaje nowo zakręcie Flare. Flash z kolei to też jest potężne zaklęcie, bodajże ognie. Tak, termiczne uderzenie. Również dość silne zaklęcie. Tylko teraz tak nie pamiętam do końca, czy to było gdzieś tu, czy to się szło dalej, więc... Może krótkie cięcie, żeby po prostu nie kręcić już tej całej drogi. A więc mamy i argument, jest on tutaj, jest to Inferno. Inferno to jest kolejny dosyć ciekawy argument, który właśnie przywołuje, o ile mi dobrze wiadomo, bardzo silne uderzenie ogniem, które działa na podobnej zasadzie jak tsunami. I znaleźliśmy je w ostatniej części jaskini Eblan, pod samym właśnie miejscem, gdzie przyszliśmy do wieży Babil. Czy ja tu mogę użyć teleportu? Mogę! No to... Bez wahania go użyję. No i skoro już byliśmy u Yanga, to może przekażmy jego żonie, że jest im już lepiej. A też coś niecoś dostaniemy. Ach, znowu męczą nas oponenci, co tym razem? A to samo co wcześniej. Miejmy nadzieję, że nie zdążą mnie zaatakować. W sumie też Cecil mi level upował, przechodząc przez te jaskinie Eblan. Już poziom 61. No i te. Siadamy na Falcona. I lecimy! Do fabuły! No i sobie chyba na tej akcji z fabułą zakończymy dzisiejszy odcinek, bo prawdę mówiąc nie wiem ile już trwa, bo tak robię z wycinkami. Także trudno to jednoznacznie stwierdzić, aczkolwiek tu sobie wylądujemy i odbierzmy upominek od żony Yanga. W sumie będzie on dość wartościowy, ale niestety tylko jednokrotnego użytku, więc... Może i z tą wartościowością wypada tak sobie. No tak chodzimy Erzem, przejdźmy się z Cecilem. Dobra, i teraz już nie pomylę drogi, tędy się idzie. Znaczy naprawdę fajnie, nie głupio byłoby jeszcze poprzeglądać tutaj wszystkie części zamku. Może nawet znalazł jeszcze jakieś ukryte przedmioty, których wcześniej nie wydobyłem. A może i tu gdzieś będą, w sali szpitalnej. Na półce z książkami. Zaraz. Bardzo z ludźmi nie chcę gadać, tylko po prostu pograbić do reszty tu wszystko, ale tu nic nie ma. No okej, więc pogadajmy z żoną Yanga. A jeden argument dostałem od niego, bo nie daliśmy mu ich więcej do tego, ale czy mamy jeden najcenniejszy fokus, który będzie wzmacniał atak. Później go wykorzystamy. Dziękuję wam, przyszliście... Przyszliście tylko, żeby to zwrócić?
Proszę, dam wam coś w zamian. Jestem pewna, że wam się przyda. No i dostaliśmy nóż. Nie martwcie się mi. Nie martwcie się, nie przejmujcie się mną, co będzie wszystko okej. Okay. Tylko powiedzcie mojemu mężowi, żeby szybko wracał do siebie. Okej, okay, no i teraz mamy nóż. Nóż jest przedmiotem, który... Właśnie dostaliśmy od żony Yanga i może zostać wykorzystany przez Edge'a jako throw, czyli do rzucania. I zadają naprawdę kosmiczne obrażenia, niestety jest tylko jeden, więc zostawmy go sobie na jakieś wyjątkowe, że się tak wyrażę, sytuacje. Atakowa, no na pewno jakaś się znajdzie, choć znając siebie raczej nie wykorzystamy tego. No i dobra, nie gubi pomysłu, bo też zahaczyć o gospodę mojej postaci, mają się tak sobie, Rosa trochę ucierpiała, przechodząc przez te wszystkie jaskinie. Dlatego też i gdzieś tu będzie też i na pewno gospoda. Przypadkowo w poprzednim odcinku wszedłem do, czy poprzednim, tak, poprzednim do tej gospody, więc tym razem nie przypadkowo skorzystajmy z jej usług. Choć w sumie jeszcze jeden argument bym mógł no 100 G jak tanio. Jeden argument jeszcze jest do zdobycia. W sumie nie, w sumie jeszcze dwa są do zdobycia. Albo dobra, jeszcze jeden zdobędziemy. Ten argument będzie w Mist, tak naprawdę. W sumie mogliśmy go zdobyć chyba prędzej, ale... Teraz też się przyda. Warto jest go zdobyć, bo to jest naprawdę konkretny argument. Więc chodźmy... Dobra. Wsiadł na statek i Mist. Mist będzie w tym kierunku. W sumie po drodze do miasta, czy do zamku Baron, w którym planowałbym udać się w kolejnym odcinku, bo tam też będzie coś na nas czekało, ale to tak jak wspomniałem, w kolejnym odcinku. Dobra, lądujemy. Chcemy coś z Mist! I teraz, o ile dobrze pamiętam, musimy wejść do pewnego domku, a mianowicie do tego, i tu powinien być ten argument. I też jest. Mana plus 50%! Dokładnie, ten argument sprawi, że będziemy mogli właśnie podwyższyć jednej z postaci manę i to o 50% i sobie damy Tarasie zamiast może aim. Czy może zamiast attack? Bo to jest atak, który zapewnia strafienie przeciwnika, a to jest po prostu zwykły atak. No to Tarasie się przyda, 50% many. Dlaczego nie Rydi? No bo Rosa Many ma na początek, warto wspomnieć, że mniej. No i na dobrą sprawę Rosie Mana w krytycznych sytuacjach też bardziej się przyda, no bo w końcu Rosa jest naszą białą czarodziejką, leczy i w ogóle przywraca do życia. Dlatego też i Rosie to damy. Teraz musimy wyekwipunkować tę umiejętność. No i damy ją sobie zamiast ataku. I teraz Rosa ma 580 many. Wow. No, a teraz jeszcze tylko ułożymy sobie tak, żeby aim był jako pierwszy. Można to jakoś tak ułożyć. Tu sobie damy atak, tu sobie damy to, teraz tu sobie damy aim. Zawsze to można zrobić w taki sposób ostatecznie. No chyba nie ma sposobu, żeby to jakoś przemieścić. Inaczej. Dobra. W sumie też taki trik mógłbym zrobić u Rydi. Ale nie, już jestem przyzwyczajony, że pierwszej umiejętności się nie używa. Dobra. Może przypadek jeszcze będę tam używał magii albo czegoś. No i to w sumie w dzisiejszym filmie z serii Final Fantasy 4 to będzie wszystko. Do usłyszenia w kolejnym, w którym dalej będziemy zbierać ciekawe rzeczy. To cześć! Zapraszam was również na moje pozostałe filmy.